Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. W tle traktor sąsiada. Dzisiejszy film będzie o small talku. Przeznaczony więc, nie wiem, być może głównie dla autystów, a może właśnie dla ludzi neurotypowych, żeby dowiedzieli się, dlaczego my kompletnie nie rozumiemy small talku. Będzie to opowieść na przykładzie łańcuszka internetowego, gdyż jest on znakomitym przykładem na small talk. Small talk, czyli małe pogawędki, drobne pogawędki. Jest to takie narzędzie społeczne, które pozwala utrzymywać więzi, relacje, powiązania społeczne. Te mało istotne, ale codzienne. Jest to narzędzie do wyrażania sympatii, zainteresowania, pamięci w sytuacji, gdy czujemy do człowieka jakąś sympatię, ale nie łączy nas z nim żadna bliskość. Po co to robić? Biologicznie, ewolucyjnie robić to po to, by utrzymywać stado, społeczność w spójności. Autystom w głowie się to nie mieści za bardzo. Cześć, Nuna. Chodź się przywitaj. Chodź się przywitaj, no oczywiście. Autystom się to w głowie nie mieści za bardzo, ponieważ my utrzymujemy więzi w inny sposób. My, jeśli wchodzimy w relacje, to w głęboką. Gdy spotka się dwóch autystów, to jest po prostu wzajemny mózgowy stalking. To są rozmowy nieprzerwane przez miesiąc, dwa, trzy lub nawet więcej. Tak zwany życiowy. Rozmowy o rzeczach ważnych, najważniejszych. Odkrywanie swojej duszy i pytanie się drugiego o jego duszę. Natomiast ludzie neurotypowi egzystują w inny sposób niż my. Po prostu. Mają potrzebę obdarowywania się uwagą, nie tak głęboką, nie tak zobowiązującą jak my, za to częstszą. Nasza częstotliwość, nasze wyobrażenie w ogóle o relacjach, nasze, to czego potrzebujemy od relacji, to jest nawiązać z drugim głęboką, nierozerwalną, niepodważalną więź. I my później możemy mieć z tym drugim kontakt raz na rok, raz na dwa i to jest nadal przyjaciel. Natomiast osoba neurotypowa powie ci, że nie może nazwać kogoś przyjacielem, ponieważ częstotliwość kontaktów na to nie wskazuje. Jest to więc mój dobry znajomy na przykład, tak? Podczas gdy my nie aktualizujemy jakości, ważności naszych relacji poprzez częstotliwość. Oczywiście częstotliwość też jest dla nas istotna. Oczywiście jakiś tam mały small talk uprawiamy, ale dwóch autystów dobrze wie, że lepiej razem pomilczeć niż pogadać o czymkolwiek, niż pogadać o czymś błahym. Natomiast osoba neurotypowa, jeśli nie odbywasz z nią regularnie small talku, myśli, że jej nie lubisz. Moi sąsiedzi myślą, że ja ich nie lubię, ponieważ nie czuję potrzeby odbywania z nimi regularnie small talku. Szczególną formą small talku, posuniętą naprawdę do absurdu, jest łańcuszek internetowy. Jest to głupia, niedorzeczna, absurdalna w formie
jeszcze bardziej w treści, zabawa, która, tak jak powiedziałam, w treści pozbawionej sensu, niesie za sobą pewien ładunek semantyczno-emocjonalny. Jest to następujący ładunek. Po pierwsze, pamiętam o tobie, odzywam się do ciebie, czyli cię lubię. Po drugie, bądź cóżku, zazwyczaj jest życzenie jakieś, tak? Więc życzę ci dobrze. Po trzecie, jesteś dla mnie osobą, z którą można się pobawić. Jest to casual. To jest niezobowiązujące, to jest niepoważne. W zasadzie wysyłając taki łańcuszek, człowiek po prostu puszcza oczko do drugiego człowieka. Autyści dostają przeróżnych alergicznych reakcji na łańcuszki od, że co ja mam z tym zrobić, poprzez, Jezu, czego ten człowiek ode mnie chce, po co ten człowiek ma w głowie, ale o co chodzi, ale czemu ten człowiek mnie niepokoi wysyłaniem jakichś głupich wiadomości. Czy ten człowiek nie ma mi nic mądrego do powiedzenia? Czy ten człowiek nie ma mi nic ważnego do powiedzenia? I podejrzewam, że jeszcze każdy autysta ma jeszcze swoje jedno unikalne pytanie na temat łańcuszka. Ogólnie przepalają nam się od tych łańcuszków mózgi, nie wiem, co z nimi robić. Wielu z nas mówi, żeby im w ogóle takich rzeczy nie wysyłać. A już na pewno prawie wszyscy, my tego po prostu nie rozsyłamy. Nie mamy poczucia wspólnotowości dzięki temu, nie mamy poczucia ważności, atrakcyjności, mamy jedynie dojmujące i głębokie poczucie abstrakcji. Ale przemocni zmienili swoje DNA siłą woli i stworzyli własny łańcuszek. Jest to łańcuszek śniętej Dagmarki. Łańcuszek dobroczynny. Łańcuszek stalkingująco rzeczywistość spamujące. Najważniejszą dla nas aktualnie sprawą, a więc zbiórką i licytacjami na rzecz rodziny Dagmary i Adriana. Dagmary i Adriana, czyli jednego z najważniejszych filarów przemocni. Moich, jednych z najbliższych przyjaciół. Wspaniałych ludzi, wspaniałych rodziców. Wspaniałych obywateli tego kraju. Oraz wspaniałych okazów wybitnego wręcz autyzmu. I chcę was prosić o to, byście wzięli udział w naszym łańcuszku śniętej Dagmarki. Śnięta Dagmarka będzie się za was modlić, kiedy to zrobicie. I rozesłali ten łańcuszek, spamując na chama wszystkich ludzi, których macie znajomych. Dlaczego? Dlatego, że ogrom tragedii na świecie jest tak wielki, że przebicie się ze swoją tragedią jest bardzo trudne. Dlatego odzew jest bardzo mały. A na rodzinę Dagmary i Adriana spadło tyle nieszczęść. Tam jest 6 osób, każda chora. Z czego oboje rodzice bardzo chorzy. Jedno poważnie chore na serce, drugie poważnie chore na nowotwór. Jeśli nie ogarniemy sytuacji tych ludzi, to ja nawet się boję myśleć, co będzie. Ale szczerze wątpię, bym mogła dostać uprawnienia rodziny zastępczej dla ich dzieci i bym była w stanie zadbać o ich dzieci. Dlatego proszę, pomóżcie mi, póki jeszcze można coś zrobić. Na przykład rozsyłając ten durny łańcuszek. Treść łańcuszka jest wklejona pod tym filmem oraz w poście na Facebooku. Skopiuj to do Messengera i spamuj. Będzie to pierwszy szlachetny i mądry spamming łańcuszkiem w twoim życiu, a może i na świecie.
Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Czyli poza psychoedukacją na tym kanale przede wszystkim sieć samopomocy dla wysoko funkcjonujących TDA, autystów, ofiar przemocy. Sieć samopomocy oznacza, że jednoczę ludzi, poznaję ich ze sobą, zaprzyjaźniam, umożliwiam współpracę. Jednym z najważniejszych filarów tej sieci, tej fundacji jest to rodzina Adriana i Dagmary. Są oni pierwszymi osobami, które odzywają się, gdy ktokolwiek potrzebuje pomocy. W siedzibie fundacji pomogli postawić piec, odnawiali meble, targali drewno. Gdy ktoś potrzebował ubrań, załatwili je. Gdy ktoś potrzebował wpłat, załatwili je. Odpowiadają po prostu zawsze. Przyjmują w swoim domu innych ludzi. I są naprawdę wspaniałą, wysoko funkcjonującą rodziną. Co to znaczy wysoko funkcjonującą? Kochającą się, szanującą. Taką, w której dzieci są zadbane, w której się dobrze uczą. W tym domu wszystko jest tak, jak powinno. Dlaczego więc o nich mówię? Dlaczego są w fundacji? Rodzice są DDA. Pracują nad sobą, by być lepszymi rodzicami. Mama jest autystką i czworo dzieci również jest autystami. Ta rodzina to jest dla naszego kraju, społeczeństwa prawdziwy powód do dumy. A jednak kręcę ten film, prosząc o pomoc dla nich. Dlaczego? Dlatego, że spadło na nich pasmo nieszczęść. Tak długotrwałe i tak ciężkich, że jeśli my im teraz nie pomożemy, to nasze społeczeństwo po prostu może stracić 6 wysoko funkcjonujących, pomocnych, zaangażowanych w wolontariat, w bezinteresowną pomoc, w sieć samopomocy osób. Każde z dzieci jest chore. Najmłodsze jest chore przewlekle, na płuca. Wyszła z nowotworu. Jest autystką. Starsze dziecko jest autystą z ADHD. Jeszcze starsze dziecko jest autystą z depresją. Najstarsze dziecko niestety jest bardzo poważnie chore na schizofrenię. Również autystyczna. Kilka razy była w szpitalu, co już bardzo obciążyło rodzinę i rokowania są złe. Rodzinę utrzymuje tata. Naprawdę dawali radę do czasu, aż tata okazał się być chory na nowotwór. W tym momencie koszta leczenia taty i najstarszego dziecka są już naprawdę przewyższające ich możliwości, a zarobki taty znacząco spadły ze względu na chorobę. Bardzo was proszę o to, byście pomogli mi im pomóc. Możecie mieć pewność, że jeśli wy teraz pomożecie, to oni za jakiś czas znów będą pomagać dalej innym ludziom, bo tacy po prostu są. Jak możesz pomóc? Po pierwsze, jest zrzutka dla nich. Zapraszam do udziału w tej zrzutce. Chociażby złotówka. Po drugie, jest grupa z licytacjami dla nich. Jeśli chcesz coś charytatywnie kupić lub jeśli chcesz zaproponować coś do tej licytacji, to zapraszam na tę grupę na Facebooku. Możesz zaprosić tam też swoich znajomych. Możesz udostępnić zbiórkę. Możesz zaprosić do tej grupy ludzi. Możesz powiedzieć o tej grupie. Możesz ten krótki film wrzucić do siebie na Walla, podesłać znajomym, zachęcić ludzi do udziału. Wszelkie nagłaśnianie i wszelka kasa oraz wszelkie fanty, które mogą zostać spieniężone, fanty, usługi, wszystko, co może zostać spieniężone, jest raz na wagę złota. Proszę cię, powiedz o tym innym ludziom. Ta sprawa tym się różni od innych, że jest inwestycją bardzo społecznie opłacalną. Pomagamy osobom, które czasowo mają problem, które więcej dają niż biorą. Dlatego jestem przekonana, że jest to wartościowe, jest to ważne i jest to inne niż większość innych zbiórek. Dlatego, że społecznie, utylitarnie to się na pewno zwróci, a właściwie jeśli korzystasz z usług Fundacji Przemocni, jeśli oglądasz kanał,
to będzie podziękowanie za coś, co już dla fundacji zostało zrobione. Będzie to podziękowanie za działalność fundacji, ponieważ rodzina Adriana i Dagmary jest ogromnie ważnym filarem w tej fundacji. Wiem, że takich zbiórek jest mnóstwo. Wiem, że takich problemów i dramatów jest mnóstwo. Proszę Cię, żebyś nie przechodził koło naszego obojętnie, dlatego że mamy tu do czynienia nie z potrzebującym, nie ze zwykłym potrzebującym, który zawsze będzie potrzebował pomocy i wsparcia, ale z kimś, kto więcej daje niż odbiera. Dlatego tak bardzo warto jest go wspomóc. Wszystkie informacje o zbiórce, o grupie są pod filmem oraz na końcu pojawią się takie, już je widzicie, takie różne ikonki. I te ikonki, jak się kliknie, to one są aktywnymi linkami do różnych miejsc, o których tutaj mówię. Serdecznie dziękuję. Proszę o udostępnienie. Do widzenia.